nie będzie dodatkowych obostrzeń dla województwa śląskiego, podczas sztabu kryzysowego z udziałem m.in. ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz wojewody i marszałka województwa śląskiego zdecydowano, że w okresie okołoświątecznym wzmocnione zostaną kontrole na granicy z Czechami. Omawiano także plan relokacji pacjentów z koronawirusem. Będziemy mieli dwa typy realokacji. Pierwszy typ realokacji, nazywamy ją roboczo realokacją kołową, to jest wykorzystanie transportu sanitarnego czy zespołów ratownictwa medycznego, stąd obecność pana dyrektora z nami, i ta realokacja już się w tej chwili dzieje. Ona przede wszystkim dotyczy nowych pacjentów. To są okolice Częstochowy i okolice tutaj zachodniej ściany regionu śląskiego. Pacjenci z tego rejonu są transportowani do Radomska. Tylko dziś będzie to około 20 osób. Chorych będzie także przyjmował szpital w Kędzierzynie-Koźlu. Transport będzie odbywał się za pomocą śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego. Wprowadzamy 24-godzinny dyżur do 15 kwietnia. W Katowicach, w Opolu, w Kielcach, Łodzi, Ostrowie Wielkopolskim, Sanoku. Sytuacja na Śląsku jest ciągle niepokojąca. W szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym zajętych jest blisko 300 łóżek, z czego 24 osoby znajdują się pod respiratorami. Kilkanaście osób przebyła w szpitalu w Pyrzowicach. Pacjenci mogą też korzystać z obiektu na Równicy w Ustroniu. On w tej chwili jest zabezpieczony na 300 miejsc na tak zwanym systemie izolatorium plus, czyli jesteśmy w stanie tam odesłać osobę, która jest już wyłącznie na tak zwanym doleczeniu, gdzie jest niezbędny dozór pielęgniarski, ale nie bezpośrednia pomoc medyczna. Dzisiaj na Śląsku zanotowano rekord zakażeń, ponad 6 tysięcy. Miliard złotych otrzyma Polska Grupa Górnicza w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm. Będzie to pożyczka płynnościowa. Na udzielenie wsparcia zgodę wyraziła Komisja Europejska. Ma to być forma doraźnej pomocy dla firmy, która jest w poważnych kłopotach finansowych. PGG to największe przedsiębiorstwo górnicze w Polsce. Zatrudnia około 40 tysięcy osób. W jej skład wchodzi 7 kopalń. Jest jednym z największych pracodawców na Górnym Śląsku. Wsparcie dla przedsiębiorców z tarczy finansowej adresowane jest do małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Całkowita pomoc dla wszystkich firm, które mogą skorzystać z tarczy, wynosi około 38 miliardów złotych. 5 policjantów z bielskiej drogówki zatrzymanych przez prokuraturę okręgową w Sosnowcu. Do zatrzymania doszło 30 marca. Razem z nimi zatrzymano osobę, która, jak mówią prokuratorzy, nakłaniała policjantów do popełnienia przestępstwa. Zatrzymanych doprowadzono do Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa, przekroczenia uprawnień w związku z ujawnianiem prawnie chronionej tajemnicy służbowej, o której policjanci dowiedzieli się, wykonując czynności służbowe. Policjanci usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Prokurator zdecydował się również na zastosowanie poręczenia majątkowego w wysokości od 10 do 20 tysięcy złotych, dozór policji i zawieszenie w czynnościach służbowych. Twórcę tryptyku śląskiego, na który składają się Perła w koronie, Sól ziemi czarnej i Paciorki jednego różańca, a także filmu Śmierć jak kromka chleba, po raz kolejny upamiętnią Katowice. Negocjacje w sprawie przejęcia budynków mieszkalnych w Szopienicach, gdzie pod koniec lat 30. wraz z rodziną mieszkał Kazimierz Kuc, zakończyły się sukcesem. Są nowi, nie? Nowi ludzie, ale ci, co żyli, to właśnie wspominali Kazimierza Kuca. I to dobrze opowiadali, wypowiadali się o rodzinie, o wszystkich, nie? Tu wycieczki chodzą bardzo często, bo tu oglądają ten budynek, co nie? Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku miasto najpierw pozyskało 2 lokale w budynku numer 4, gdzie mieszkał reżyser. Później przez kilka miesięcy prowadzono rozmowy z PKP, do którego należały familoki, by w końcu teraz podpisać akt notarialny, dzięki któremu właścicielem obu posesji oraz przylegających do nich gruntów stało się miasto Katowice. W budynku, w którym mieszkał Kazimierz Kuc, ma powstać placówka, która będzie poświęcona jego pamięci. Ma to być miejsce zarówno spotkań kulturalnych i edukacyjnych, ale także miejsce pełniące funkcje muzealne, w którym według urzędników mają znaleźć się m.in. pamiątki po zmarłym reżyserze, z czym nie do końca zgadza się jego żona, która, jak mówi, nie o takim kształcie tego miejsca tuż po śmierci Kuca rozmawiała z prezydentem Katowic. Muzeum, no wie pan, ja nie widzę, żeby to było dobre miejsce dla muzeum czy pamiątek. Bo miejsce muzealne, miejsce pamiątek, gdzie ma swoje nagrody i swoje różne tam osiągnięcia, powinno być miejscem, które jest zamknięte.
Jednak co ważne, rodzina i aktywiści cieszą się, że oprócz placu teatralnego w Rybniku, nazwanego niedawno nazwiskiem reżysera, czy muralu pędzla Erwina Sówki przy ulicy Wypoczynkowej 3 w Katowicach, powstanie na Śląsku kolejne miejsce, które będzie przypominało wszystkim, jak nasz region kochał i postrzegał Kazimierz Kuc. Powinien się w końcu znaleźć w przestrzeni publicznej wszystkich śląskich miast, tak uważam. Uważam, że to jest osoba i trochę patron śląskości w tych najtrudniejszych czasach, kiedy o tym Śląsku się prawie w ogóle nie mówiło. On przełamał, był takim katalizatorem mówienia w ogóle o Śląsku w Polsce, zrobił to bardzo dobrze. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszą prace adaptacyjne budynku przy placu Ogrodu Dworcowego nr 4 w Katowicach. Budynek póki co zajmuje kilka rodzin, które, jak wynika z nieoficjalnych informacji, mają zostać przeniesione do budynku obok. Od 1 grudnia tego roku nie będzie bramek na autostradzie A4 pomiędzy Gliwicami a Wrocławiem oraz na dwójce pomiędzy Koninem a Strykowem. Prowadzona zostanie nowa metoda poboru opłat w systemie swobodnego ruchu. W tej chwili konieczne jest zatrzymanie się w miejscu poboru opłat i oczekiwanie na podniesienie szlabanu, aby wjechać lub zjechać z autostrady. Powoduje to powstawanie korków. Od 1 grudnia kierowcy będą mieli dwie możliwości płacenia za przejazd autostradą. Jedną z nich będzie zakup elektronicznego biletu autostradowego e-biletu, który każdorazowo będzie obowiązywał w określonym czasie i na danym odcinku autostrady wskazanym przez kierowcę. Kupić go będzie można online lub na stacjach paliw. Pojawi się też możliwość dokonywania rozliczenia na podstawie przekazywanych danych GPS z pojazdu do systemu poboru opłat elektronicznych Krajowej Administracji Skarbowej. W tym wypadku kierowca będzie musiał zarejestrować się w systemie oraz zainstalować i uruchomić odpowiednie urządzenie lub bezpłatną aplikację mobilną e-tool.pl. Zarząd Transportu Metropolitalnego uzupełnia tabor. Dzięki dofinansowaniom ZTM może pozwolić sobie na zakup 32 nowych autobusów o napędzie elektrycznym. Przetarg ogłoszono wczoraj, a gdy pojazdy zostaną zakupione, to w połowie przyszłego roku trafią m.in. do Sosnowca. Możemy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że te elektryki to jest naprawdę świetny zakup, nieawaryjne pojazdy, przynajmniej te, które użytkuje PKM Sosnowiec. Także jak najbardziej to jest doskonała wiadomość. Dobrą wiadomością jest również to, że wraz z autobusami ma pojawić się odpowiednia infrastruktura do ich obsługi, czyli m.in. 16 ładowarek pantografowych oraz 9 stacjonarnych, które już w wielu miejscach można spotkać. Jak mówią urzędnicy, metropolia stawia na elektromobilność, bo dla regionu oznacza to czystszą przyszłość. Cały czas podejmujemy wysiłki, żeby tych pojazdów nowoczesnych, bezemisyjnych było jak najwięcej. To ma służyć poprawie jakości naszego życia, bo chodzi o czyste powietrze. To też komfort podróżowania, ponieważ takie autobusy nie emitują hałasu, a przynajmniej ten hałas jest dużo mniejszy niż w porównaniu do autobusów konwencjonalnych, napędzanych na przykład olejem napędowym. Zainteresowane przetargiem firmy oferty mogą składać do 5 maja bieżącego roku. Wartość całej inwestycji to 120 milionów złotych, z czego 80 milionów pokryje dofinansowanie uzyskane z programu Gepard 2. Autobusy elektryczne i infrastruktura powędrują do Sosnowca, Gliwic, Katowic i Świerklańca. Jałmużna, post na księży dla szpitala w Mikołowie. O to zaapelował metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc. To nie pierwszy raz, gdy księża pomagają szpitalom. W zeszłym roku jałmużna postna została przeznaczona na rzecz szpitali w Tychach, w Mikołowie i w Chorzowie. Głównie na zakup respiratorów, innych środków ochrony. To już dotyczyło walki z pandemią. Udało się zebrać 400 tysięcy złotych. W tym roku arcybiskup Skworc zaapelował o wsparcie szpitala świętego Józefa w Mikołowie, który choć jest spółką, to odpowiedzialność za nią ponosi Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek. My nie mamy wielkiej dotacji jak troski państwowej, dlatego że jesteśmy prywatni, choć niekomercyjni. Jesteśmy szpitalem otwartym dla wszystkich. Teraz w takim czasie covidowym staramy się, żeby szpital był niezamknięty. Dyżurujemy, mamy świąteczną, niedzielną pomoc 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. To jest duży wysiłek szpitala. Księża i władze szpitala apelują także do mieszkańców o wsparcie finansowe. Szpital Świętego Józefa jest najstarszym szpitalem w Mikołowie. W tym roku mija 120 lat od rozpoczęcia jego działalności.